Już dostaniesz, już. To kotek chce. Miał? Co? To miał? Miał, miał? Witamy Was serdecznie ponownie na naszym kanale. W końcu mogę to powiedzieć. Na chwilę go przekupiłam. Zobaczymy, ile z nami posiedzi. I dzisiaj zrobimy sobie test. Kosmetyków z Chin. Jakiś czas temu, nie pamiętam, to chyba było w lutym albo na początku marca, robiłam mierzymy z marki Shein. Niektórzy tą markę nazywają Shein. Jak zwał, tak zwał. Wiemy o co chodzi. I zadałam Wam pytanie, czy chcielibyście, abym przetestowała kolorówkę, właśnie z tej marki. Ta marka. Gdzie idziesz? Już się znudził, ale wróci. Ta marka nazywa się Shiglam, dlatego wydaje mi się, że na markę tą odzieżową mówi się Shein, bo ona w czymś. A tutaj jest ona glam, więc no, tak mi się wydaje. No, ale mniejsza, zamówiłam cały makijaż. Wszystko: do brwi, do oczu, podkład, usta, totalnie wszystko. Więc od zera zrobimy sobie dzisiaj makijaż, właśnie. Tą marką i sprawdzimy Czy warto na to było Wydać trochę grosza I teraz tak, ja zamówienie składałam 12 marca No to jak Wam będę publikować ten film To już będzie prawie miesiąc Temu jak złożyłam Zamówienie, z tego co pamiętam Te produkty przyszły Gdzieś po około dwóch tygodniach Może nawet nie całe Więc dosyć szybko I tak jak ta paczka była Zapieczętowana w 50 warstw folii bąbelkowej. Szkoda, że nie zrobiłam zdjęcia. To jest 100% pewności, że nic nie przyjdzie potłuczone. I oprócz kolorówki, zamówiłam również kilka produktów z serii akcesoria. I przy okazji wam to pokażę na samym początku filmu. Mianowicie zamówiłam coś takiego jak. Czepek do farbowania włosów Który ma tutaj takie kropeczki Które trzeba przekuć I to jest czepek do farbowania pasemek Aby założyć ten czepek na głowę Powyciągać sobie pasemka I tylko te pasemka sobie ufarbować Więc stwierdziłam, że to jest Bardzo ciekawy, fajny gadżet I szukam Ile mnie to kosztowało Czepek z haczykiem Kosztował 10,74 I właśnie tutaj mam ten haczyk Żeby tym haczykiem wyciągać Włosy z tego czepka. I jeszcze taka kwestia organizacyjna. Ogólnie zamówiłam aż 44 sztuki, ogólnie wszystkiego, wszystkich produktów, i wtedy, kiedy robiłam zamówienie, to była znowu ta promocja, że jeżeli zrobię zakupy powyżej 400 zł, to dostaję 80 zł rabatu. Dostałam jakąś gwarancję wysyłki w cenie 3,80, a wysyłka była. Darmowa i przyszła dosyć szybko. Ogólnie widzę, że metoda wysyłki, wysyłka standardowa, i mam przy zamówieniu napisane, że przewidywany czas dostarczenia to pomiędzy 1 a 8 kwietnia, a ja ten film nagrywam 7 kwietnia, gdzie te produkty już dwa tygodnie u mnie są. Więc ta przesyłka przyszła znacznie szybciej e, niż oni tam sugerują. I jeszcze takie akcesoria na samym początku, e, jakie zamówiłam. E, tego produktu jestem bardzo ciekawa, ale. Będę to testować poza kamerą tam na dniach. To jest taka żyletka do usuwania włosków, no teoretycznie wokół brwi, ale można by było, po prostu żyletka, można by było pousuwać sobie zarost, że tak powiem. I Jestem ciekawa... Czy będę umiała to zamontować? Brzytwa, o! I można być barberem. I to jest dosyć ostre, ok. Na pewno będę to testować na dniach. Wydaje się być spoko. Kosztowało mnie to 7 zł. Przy okazji zamówiłam sobie zalotkę, która kosztowała mnie 4,90 coś, 5 zł. I też zamówiłam sobie pensetę, która kosztowała mnie 3,30. Ale zanim usiadłam do nagrywania filmu, próbowałam złapać nią kilka włosków i tak. No, nie, nie jest zbyt wybitna, więc dobrze, że tylko 3 zł. I to, czym się ujaram, i później do tego przejdziemy, jak będziemy nakładać podkład, to zamówiłam taki zestaw gąbek. I tutaj są zarówno malutkie, jak i duże gąbeczki do makijażu. I cały ten zestaw kosztował mnie 18 zł. I są tutaj gąbki o różnych kształtach, całkiem. Ciekawej miękkości, później sprawdzimy, czy będzie się nimi fajnie aplikować podkład czy niekoniecznie. A teraz przechodzimy już kolejno do produktów, do makijażu i zaczynamy od brwi. Przechodzimy do brwi. Ja już brwi mam utrwalone na mydełko brał, ponieważ albo nie było żadnego żelu do brwi, albo po prostu przegapiłam to, bo jeżeli by coś było, co by mnie zainteresowało, to raczej bym to zamówiła. I mam kretki do brwi w trzech odcieniach, zaraz zrobię słocze. I to są cienkie kredki, które każda jedna kosztowała mnie 9,90. I to są kredki, które oczywiście z tyłu mają grzebyk i są automatyczne hmm, wykręcane. I to jest jedynka, to jest dwójka, to jest trójka. I powiem Wam, że jak po ręce rysuję tą kredką, to ona mm, bardzo fajnie rysuje. Okej. Okay. Ja teraz też mam powierzchnię tych brwi utrwaloną tym mydełkiem, więc... Trochę trudniej się rysuje, ale fajnie się nie rysuje. A teraz wzięłabym tą jedynkę. Jacie, okej, okay, okej. Okay. Bardzo przyjemnie szybko wyrysowało mi się tą brew. I to, co mi się podoba, to ten grzebek. Pokażę wam to na twarzy. Ten grzebyk zapowiada się być ciekawym grzebykiem właśnie do utrwalania brwi na mydło. Fajnie się nie rysuje, ponieważ ona nie jest wybitnie miękka. Nie jest też jakoś tragicznie twarda, ale nie jest tak miękka, żeby się rozpływała pod naciskiem. O! Tu kawałek kurwałam. Za mocno nacisnęłam na nią. Dobra, i ja by nie przedłużać, to ja po prostu te wszelkie granice wokół brwi sobie wyczyszczę m, korektorem poza kadrem i zaraz będziemy przechodzić e, do kolejnych produktów, bo ten film sądzę, że i tak wyjdzie po żadnej długości. No dobra, skoro już mamy brwi, to teraz będziemy przechodzić do podkładu i tam ogólnie występuje podkład, który się nazywa Complexion Pro. Długotrwały, oddychający matowy m, podkład i. Jest oczywiście podkład w butelce, ale można sobie zamówić próbki. Gdzie jedna próbka tego podkładu kosztowała mnie 0,60 zł, więc zamówiłam sobie różne odcienie i zamówiłam tego po dwie sztuki, aby zrobić wam słocze. I aby mieć pewność, że podkładu mi starczy i że będę mogła sobie kolor przetestować, sprawdzić, wiemy o co chodzi, więc oczywiście w tym momencie wjeżdżają dla Was słocze, a ja idę przygotować, zmoczyć sobie te gąbeczki oraz bierzemy się za aplikowanie podkładu. I teraz tak, tak jak sobie próbowałam, to nałożymy porcelanę, ponieważ nie dość, że te dwa kolejne kolory są dla mnie za ciemne, no to też widzę, że ten podkład. Lubi się utleniać, robi się ciemniejszy po zastygnięciu i właśnie bardzo porządnie zastyga. Więc zobaczymy, jak to będzie prezentować się na twarzy. I dla zainteresowanych na tej próbce mam napisane, że jest w środku 1,5 ml produktu. No i spróbujmy jedną z tych gąbek. Nie wiem, czy to ta gąbka, czy podkład. Chyba podkład. Ym, powiem Wam, że zapach mi się kojarzy z farbą akrylową do ścian. Autentycznie. A w tamtym roku ściany malowałam, więc <ścoughs> jestem na bieżąco. No ale krycie jest ładne. Nawet bardzo ładne, tylko tyle, że zmienię gąbkę, bo trochę denerwuje mnie to, że widzę, że ta gąbka, tak jakby ten kształt, ten ścięty kształt mi trochę tutaj pozostawia. Nie, no tak, niucham No to te gąbki, te gąbki farbą akrylową yy, nie walą, więc to jest kwestia tego podkładu, ale no, on krycie ma ładne. No to, co tutaj na szyi zastygło, to jest, jest masakra. I powiem Wam, że on ma tak fajne krycie, że na pewno ta jedna próbka starczy na całą aplikację, bo tutaj właśnie na to, na to, to, to moje mieszadełko to coś. Wycisnęłam całą jedną próbkę to 1,5 ml. Zobaczę, czy będę musiała to zbyć, czy może jakoś to rozpracuję. No dobra, krycie jest na razie przepiękne. W ogóle na razie to on ładnie wygląda. Ok, ponieważ jeszcze trochę tego podkładu mam, to spróbuję um, jego krycie dobudować. Zobaczymy, czy to się zważy. Czy raczej nic złego się nie stanie. Zaczynam wyglądać jak duch, więc faktycznie krycie tutaj jest naprawdę naprawdę imponujące. I tego, tego zapachu tej farby akrylowej już nie czuję, ale to pierwsze zatknięcie właśnie ze skórą, no to mówię, to czułam się, jakby pokój malowała. Dalej przechodząc, znalazłam coś takiego jak sticky do konturowania i wzięłam dwa odcienie Espresso 103. I 102 mokka. I to są styki dosyć takie grube. Na końcu mają szczoteczkę, więc no ja tego użyję do konturowania nosa, ale no w razie czego to jest taka grubość i szerokość, że spokojnie można wykonturować sobie całą twarz. No i właśnie tego produktu tyle jest po wykręceniu z opakowania 7,5 grama. To też ma jakiś taki specyficzny zapach, ale nie ma tragedii. Ok, to jest ten ciemniejszy odcień, czyli teraz ta mokka. Ok, odcienie na razie prezentują się e, bardzo przyzwoicie. To są takie odcienie, których używam. No i teraz postaram się to rozpracować. Ten pędzel jest już po kremowym konturowaniu, ale na tyle go wytarłam, że tutaj mm, kolor tego produktu dzisiejszego się nie zmieni. No, no powiem Wam, że naprawdę fajnie to się blenduje, ok. Jestem w szoku. Produkty do konturowania... Rzadko kiedy są takie, że z jednej strony blendują się dobrze, ale z drugiej strony, żeby ten pigment pozostawał w tym miejscu, w którym ja to zaaplikowałam Najczęściej na przykład tak miałam przy chudzie Ja sobie z tym radziłam, ale czasami musiałam dokładać produkt, bo na przykład właśnie tak jak teraz rozcierałam To musiałam tą linię jeszcze dołożyć, a tutaj w tej chwili nic nie dokładałam I biorę korektor z Kiko, taki kremowy, bo no tutaj nos jak chcę sprawdzić na kremowo, jak się konturuje. No to chociaż ten środek muszę mieć um, korektorem, który znam zrobiony. I teraz ta gąbka po podkładzie. Nie no, te stiki naprawdę przyjemnie się rozcierają. I te stiki, proszę Państwa, kosztowały mnie po 9,91 więc no zobaczymy jak to później wyjdzie w konsekwencji jeszcze tutaj będę to rozpracowywać ale na razie Kolejny produkt, który naprawdę mi się podoba. No dobra, i teraz mam dwa korektory. Wzięłam po jednym odcieniu, bo to były chyba i tak najjaśniejsze odcienie wtedy dostępne. I tutaj mam kryjący korektor pod oczy za 16 zł, i to jest odcień Cotton Candy. Tylko tyle, że on jest tutaj. On jest zastygający. I jak widać, on się utlenia. On ciemnieje. Może nie jakoś wybitnie mocno, ale jednak. I mam jeszcze jeden korektor, który jest ogromny. A się zdziwiłam, jak wyjęłam to z opakowania. On ma 25 gramów, kosztuje 16 zł. To jest kremowy, mało zastygający, trochę zastyga, ale nie tak mocno jak tamten korektor i on, i on też tak delikatnie się utlenia, więc pod to oko nałożę ten, a pod to oko nałożę ten bardziej kryjący. Zobaczymy, czy to będzie miało sens, czy nie bardzo. I wezmę taką mniejszą gąbeczkę, I to jest ten kryjący, i on tutaj ładnie wygląda. I druga gąbeczka, i ten jest właśnie taki bardziej kremowy. Też ładnie się prezentuje. Wezmę gąbkę po podkładzie, bo jednak ten czubek tu jest lepszy. To drugą stroną. No tylko tyle, że ten szybciej zastyga, przynajmniej tak, tak to było na dłoni, ale okej. Okay. Jedna i druga strona wygląda bosko i ja nie dokładałam jeszcze drugiej warstwy w Dolinę Łez, tak jak zawsze to robię. No te małe gąbeczki z tego zestawu, no to niestety, no, no one nie są precyzyjne, bo one się robią jak taka kulka one nie mają czubeczka, ale akurat tą gąbką, która jest takim tradycyjnym jajkiem, to bardzo, bardzo dobrze mi się pracuje. I w razie czego ja zaraz ten korektor pod oczami i jedną i drugą stronę przypudruję pudrem z Glam Shopu, ponieważ po pierwsze nie widziałam żadnego pudru, który byłby stricte dedykowany pod oczy, po drugie chcę sprawdzić z pudrem, który znam, i jak te korektory będą wyglądać. Przy okazji tym pudrem z Glam Shopu to też trochę tą okolicę rozjaśnię. To jest ten miękki puder pod oczy, chyba tak było. No i po swojemu sobie nos utrwale. I teraz na całą twarz... Przebijają się te placki, no ale dobra. Teraz na całą twarz nałożymy sobie... Puder. I to jest Puder Baked Glow Setting Powder. On mnie kosztował 13,20 i on występuje w różnych kolorach oraz jest wersja transparentna. I tutaj mamy 5,5 grama w opakowaniu. Mamy dołączony puszek. Oczywiście tutaj mamy folijkę. I zamówiłam wersję transparentną, bo no, nie wiedziałam. Ani jaki podkład będzie do mnie pasował, jak będą się korektory zachowywać, więc mówię wezmę transparentne. To jest zawsze bezpieczne. Wziąłam go na duży, puszysty pędzel. Wpracuję to w pędzel. Zresztą ten podkład już był na tyle zastygnięty, że tutaj nie trzeba jakoś wybitkę tego utrwalać, ale... Zobaczymy, jak to całościowo będzie wyglądać. No i jeżeli to jest baked glow, to jestem ciekawa, czy można nim baking zrobić, ale później tak postąpimy, spróbujemy. Jak pewnie będę podrzeźbiać tutaj kontur. Teraz uwaga, mam dwie palety do twarzy. Mam taką o. Mam tutaj puder pod oczy, zapomniałam o tym. Mam paletę do konturowania w odcieniu 502 Nude, bo tam chyba były różne dostępne wersje kolorystyczne. I to jest paleta, która właśnie służy do konturowania. Tutaj mamy o, takie logo wytłoczone, i tak ona się prezentuje. Wiecie co? Zaraz, zaraz jakoś sprawdzimy ten puder. Można przecież tą paletą zrobić baking. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. I mam jeszcze jedną paletę, ale to jest paleta już tylko rozświetlaczy, i to jest paleta mm, trochę taka wiecie inspirowana tymi paletami z Huda Beauty i ona mnie kosztowała 15.60 i też widziałam tam były różne wersje kolorystyczne i tak tutaj mamy same rozświetlacze mamy jeden kremowy i trzy prasowane więc bronzery mamy tylko w tej palecie tutaj nie mamy lusterka i to jest tekturka, fajnie się to wygina, ale jest to tekturka takiej słabszej jakości. To nie jest taka tekturka taka dobra, dobra, tylko no słabsza trochę. No i okej, okay, najbardziej przemawia do mnie tak wizualnie ten środkowy odcień. Okej, okay, można chyba trochę mocniej. Ten odcień jest ładny, ładny, tak, o, bardzo ładny. I jestem ciekawa, jak te obok niego. No, to będą pewnie takie ocieplacze. No, można nimi sobie trochę ocieplić, ale zdecydowanie najciekawszym odcieniem jest ten. I tak jak widać, można dokładać, można dobudować ten odcień, ale na samym początku nie jest to aż tak intensywne, żeby sobie jakoś wybitkie zrobić krzywdę, więc to mi się podoba. No dobra, naprawdę to ładnie wygląda. I tutaj w tej palecie mm, mamy też coś takiego, co kiedyś byśmy nazwali delikatnym rozświetlaczem, a w dzisiejszych czasach nazywamy to pudrem rozświetlającym. Więc yy, zobaczmy. No i tym pudrem od razu sobie trochę tutaj porościeram. I naprawdę ładnie to się prezentu... ładnie to się prezentuje. Naprawdę jest ładnie. Dobra, i teraz wezmę ten bądź ten albo zmieszam, zaraz zobaczymy te odcienie, zobaczymy czy nimi sobie tutaj baking zrobię. Biorę ten bananowy. A ten jasny sobie wezmę jeszcze tu pod oczy. Tą samą gąbką zmieszam. Ok, zaczyna się robić krycie. Fajnie. Wyrównam to z drugą stroną i przechodzimy do rozświetlaczy. Jeżeli nie mówiłam, to tak, ta paleta do konturowania kosztowała mnie niecałe 19 zł, a ta paleta kosztuje 15 z groszami, oryginalnie 19 zł. I teraz spróbujemy sobie to ponakładać. Zobaczę, tu mamy ten kremowy odcień. Nie wiem, czy kremowy tutaj. Będzie ok, czy mi się tutaj nic nie popsuje. I może wymieszałabym, wiecie co? Wymieszałabym to jeszcze z tymi dwoma. Ja swego czasu tą paletę chudy, mmm, tylko że wersję ciemniejszą bardzo, bardzo lubiłam. No, rozświetlacze wyglądają bardzo zacnie wzięłabym, zmieszała te dwa no i one są dosyć intensywne ogólnie zobaczcie, zrobiłam tutaj słocze tych prasowanych oprócz tego kremowego i one no naprawdę dobra, teraz te dwa bez tego kremowego Okej, okay, nieźle. Trochę się zrobiło tutaj jasno, więc o, 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 tu się zrobiło brudno. I to jest chyba złe połączenie brązera ze złotym rozświetlaczem, więc zobaczymy, jak to się porościera. Bo ogólnie rozświetlacz sam w sobie jest, jest bardzo ładny, tylko o tutaj, o widzicie, tu się zrobiło. Brzydko, a więc dobra Będę to teraz poprawiać. Zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Po prostu tą gąbką po podkładzie i po korektorach. I zaraz wracam. Ale uwaga, to nie koniec z rozświetlaczami, ponieważ mam tutaj jeszcze jeden rozświetlacz. To jest Metallic Glow Highlighter i on kosztuje 13,22 dałam, zamiast tam chyba 16 zł. I tak właśnie zaczęłam go aplikować, ale no on jest... W porównaniu do tamtych, to no to jest słabiutki. Jeszcze zaraz spróbujemy nałożyć go podłukiem łukiem brwiowym. I przy okazji chciałam Wam pokazać, bo zamówiłam jeden odcień, to jest solo, ten bardziej złoty, a drugi Moon Map. Myślałam, że będzie, wiecie, taki jasny, holograficzny. A on jest. On jest szaro-srebrny i to jest taki rozświetlacz, jak widać, raczej imprezowy. Nie jest to rozświetlacz na co dzień. A ten spróbujmy nałożyć tutaj. Zobaczymy, czy on się przybije. Jak będzie to wyglądać? No, pod łukiem browiowym ładnie wygląda. I spróbujmy w takim razie go zaaplikować tutaj. Jest ładny. Nie jest to wybitnie intensywny rozświetlacz, ale. Swoje robi, jest naprawdę ok. I zanim przejdziemy do przybliżenia na oczy, to chcę Wam pokazać tak bardziej z daleka. Mam dwie palety do oczu. Jedna to jest Afterglow Palette, która chyba była najdroższa z całego zamówienia, bo ona oryginalnie kosztuje 31 zł a po zniszce tam zapłaciłam 25 z groszami i ta paleta jest zatytułowana że ona jest jesienna i staram się ściągnąć tą folijkę która tu jest przyklejona tylko teraz tak, na folijce są nazwy cieni i jak ściągam folijkę no to już tych nazw nie będę miała, chyba że tutaj na górze przykleję to i chcę zrobić takie pierwsze macanko Ee, oczywiście sprawdzimy to na oczach, ale na razie pod palcem to się zapowiada ciekawie. Ok, i mam jeszcze jedną paletę. She Glam Lots of Lava. I ta z kolei jest taka w ciepłych tonacjach. I ona oryginalnie kosztuje 23 zł, a ja zapłaciłam 18 z groszami. Ja zamówiłam tą paletę dlatego, ponieważ na obrazku wydawało mi się, że ten cień jest taki płatkowy, jasny, nie wiadomo co. A. Okej, okay, jest fajne, ale spodziewałam się zupełnie czegoś innego. Okej, okay, dobra, nie, nie ma co, zobaczymy jak się tym pracuje. Tutaj nazwy są już w opakowaniu. No i dobra, zrobimy sobie tak, że tą paletę nałożymy na to moje pokazowe prawe oko, a z tą paletą zabawimy się na drugim oku. Zanim przejdziemy do oczu, to pokazuję wam jak z bliska prezentuje się cała cera. Naprawdę jest bardzo, bardzo ładnie. Nawet to co tutaj poprawiłam po prostu Wzięłam gąbkę i rozblendowałam to, co tutaj się źle połączyło. Zachłodny brązer z złotym rozświetlaczem to źle wyglądało. No, też się ładnie wtopiło. Jak na razie jest naprawdę bardzo przyzwoicie. No i dobra, jak to zwykle ma miejsce, ja na powiekach oczywiście nie mam nic lepkiego, co by mogło pomóc cieniom. Mam resztki tam korektora, podkładu i rozświetlacza ale tak to nic już nie nakładam i przechodzimy do cieniowania. No i jak to zwykle ma u mnie miejsce, pewnie zajmę się matowymi brązami, może nawet z tym ciepłym coś zrobię. Później przypuszczam, że pewnie te błyski położę na górną powiekę i może na dolnej powiece zaszalejemy, spróbujemy tych odcieni. No dobra, lecimy na Szczecin, tutaj w tej palecie nie ma lusterka, i dobra, wzięłam neutralny brąz, który jest dosyć ciepły, a ten musztardowy cień, teraz jakiś ciemniejszy brąz. Będę to robić po prostu tak, bez większego planu i też na pędzlu będę mieszać te cienie. Po prostu chcę zobaczyć jak to się ze sobą łączy. I pierwsze odczucie do tych matów to jest um, coś na zasadzie takiej bardzo fajnej satyny, którą między innymi możemy spotkać w tych nowszych paletach Eveline, więc. Um, wow, no i na razie jak widać to z tymi matami nie ma problemu, żeby się tam ze sobą łączyły. Czy z tym pędzlem tutaj trochę rozcieram? W tej palecie nie ma żadnego takiego beżu, żeby tutaj nim sobie poczyścić. I teraz ten najciemniejszy brąz. Najpierw go tutaj powciskam, a później będę rozcierać. No dobra, no na razie tutaj no to, to to, jest bardzo spoko. Teraz wezmę ten najciekawszy foliowy cień. I on jest autentycznie foliowy. I to był ten cień. I teraz chcę wziąć na pędzel ten cień. I zobaczcie, on się ugina. On jest foliowy. I ten pędzel nie był raczej dobrym wyborem, ale już jak zaczęłam. No, wiecie co? Wiecie co? Jak nakładam te błyski, to czuję się, jakbym nakładała y, turbopigmenty z Glam Shopu autentycznie. To jest coś pięknego. I oczywiście ja to y, robię na sucho. No dobra, i biorę się za te morskie odcienie. Później mam do przetestowania jeszcze liner, więc tutaj to się pouzupełnia, ale... Wow. Okay, I ten jaśniejszy morski. Tutaj znowu mamy taką trochę folię. No i oczywiście zaraz zacznę płakać, bo mi wlazło trochę do oka. I przy okazji, ponieważ i tak muszę po wodę i sobie tu przejechać, to nakładam taką brązową kredkę automatyczną. O, I jak przestanę płakać, przechodzimy do drugiego oka. Przechodzimy do drugiego oka. No i przypuszczam, że użyjemy tych cieni, pewnie tych ciemniejszych. No i z pewnością spróbuję tego jasnego, który skusił mnie do zakupu tej palety. I tutaj na tym oku oczywiście, też nie ma nic lepkiego. Takie same szanse. Wzięłam się z grubej rury od razu za ten najciemniejszy rudy. I tutaj w tej palecie mam wrażenie, że mat jest mniej satynowy, ale dalej bardzo przyjemnie się nim pracuje. Czysty pędzel. I zabezpieczam się, ponieważ chcę wziąć ten najciemniejszy cień, Raven, i on jest niemalże czarny, ale ma w sobie taką czerwoną drobinę. I teraz tym najciemniejszym miedzianym, tak go trochę tu rozpracuję. I ten najciemniejszy cień ma trochę inną tą formułę, bo on jest powiedzmy trochę taki właśnie półmiękki, ale nie jest to mm, folia. I zobaczcie, jak on się prezentuje: no niefortunnie, bo na siniaku tu położyłam, ale zobaczcie, to jest czarny z wiśnią, który w konsekwencji robi się takim głębokim czekoladowym brązem. I w porównaniu do tych matów, no to on ma zupełnie inną konsystencję, ale widzę, że ładnie to się ze sobą łączy. Raczej tu nie ma problemów. Dobra, teraz wezmę pomarańczowy. ja Jaki pigment. Teraz z tym najciemniejszym miedzianym to połączę. I będę rozcierać. I na powiekę ruchomą nałożyłabym ten albo może ten. No i ten wewnętrznym kąciku. Może zmieszczę trzy, zobaczymy. Ten najciemniejszy, tak na sam koniec. Okej, okay, on jest y, taki drobinkowy. Teraz ten złoty. To jest bardziej mm, perła niż, y, niż folia, ale i tak się ładnie tu naniosło. No i oczywiście na sucho. No i teraz ten najjaśniejszy, który mnie skusił, znowu zły pędzel wzięłam, chwyciłam. No on tutaj chyba najmniej pasuje kolorystycznie, ale zaraz to zmieszam z tym złotym. Robię porządek i przejdziemy znowu do tej brązowej kredki. Teraz tak, kredka do oczu, która widzę, że kosztowała 12 zł, a ja tam po przecenie zapłaciłam za nią 9 z groszami. I powiem Wam, że. Zaraz Wam pokażę to na ręce. Ja ją naniosłam tutaj na rękę i zobaczcie, ona zastyga. Ona jest wodoodporna. I tak samo już patrzę po tej linii wodnej, że ona ma szansę. No dosyć długo się utrzymać tutaj na oku, więc kredka wydaje się być bardzo interesująca i chcę tutaj trochę zagęścić ten brąz. I zanim przejdziemy do rzęs, to mam do przetestowania liner, który ma końcówkę taką gąbczastą i który również widzę, że jest wodoodporny i zastygający. No i z pewnością użyjemy go tutaj na tym oku. Ta końcówka jest taka, do której trzeba się przyzwyczaić, jak nie urysować. Mógłby być ten pędzelek trochę dłuższy, to wtedy by się łatwiej to robiło. No nie jest źle. I jak przeglądałam stronę, to tam linerów było naprawdę sporo. Spory wybór był. I ten liner słychać, że w środku ma tą kuleczkę. I jestem ślepa, nie widzę w moim zamówieniu, ile ten liner kosztował, ale no przypuszczam, że był w podobnej cenie jak wszystkie inne produkty. I wiecie co? Tak sobie pomyślałam, trochę oszukam, ponieważ tym linerem nie rysowało mi się tak precyzyjnie, jak bym chciała. To ja sobie pomogę trochę. Tu kredką, no kredka jest sztosowa. Kredka, zobaczcie, nawet liner jest w stanie przykryć. Z ciekawości tak zrobię. I teraz rzęsy. Rzęsy raz przejechałam bazą, którą przed chwilą ubrudziłam, ale mniejsza. Bazą, aby sprawdzić sobie, czy wszystkie rzęsy są rozdzielone. I zamówiłam aż trzy tusze do rzęs, więc nie wiem czemu akurat trzy, a nie dwa. Ale dobra, najpierw wezmę taki z szczoteczką podkręcającą. I to jest szczoteczka włochata, a jak wiemy ja lubię szczoteczki silikonowe, ale bardzo fajnie tu wjeżdża. Okej, okay. i w tej chwili jest coś takiego. Na drugim oku spróbuję maskary, która ma szczoteczkę również włochatą, z jednej strony płaską, z drugiej strony pękatą. I to chyba była najdroższa maskara z całego zestawienia tych maskar Bo ona chyba kosztowała aż 15 zł I powiem wam, że tą szczoteczką naprawdę ciekawie się łapie i wyciąga rzęsy I mam jeszcze jedną maskarę, która również ma włochate, włochate włoski I to chyba będzie maskara najbardziej taka pogrubiająca I ta szczoteczka jest jakaś taka gipka, to tak średnio mi się tuszuje, ale ta pierwsza jest bardzo ciekawa, bo ta szczoteczka jest szczupła i bardzo ładnie rozczesuje rzęsy no i w tym tuszu ta szczotka też jest bardzo fajna, bo kurde, może ona jest, nie no, silikonowa nie jest, ale ma na tyle sztywne te włoski tutaj że Czeszę się nią, jakby była silikonowa. No, i na razie też tak jak widać, nic mi nie uczula, nic mi nie szczypie, oczy mi nie łzawią. Na rzęsy są ładnie wytuszowane. No dobra, pewnie jeszcze z jedną warstwę sobie dołożę, wytuszuję dolne rzęsy i przechodzimy do ust. I zaraz ogarnę się do końca, ale zakończmy ten makijaż i yy, 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 usta. I teraz tak, w ramach tego, że poszukuję nadal swojego idealnego odcienia niut. To pozamawiałam naprawdę sporą ilość pomadek, zarówno płynnych, matowych, jak i kremowych I za chwilę będą wjeżdżały dla Was słocze tych wszystkich produktów Najpierw słoczek konturówek, bo zamówiłam trzy odcienie konturówek do ust I ten odcień, który nakładam jest dosyć ciemny To on jest najbardziej taki niód Dosyć kremowa konturówka. Dziwnie się rozprowadza. Chodzi mi tutaj na zewnątrz ust. Może to jest kwestia podkładu. Hmm. Nie wiem. Ale dobra, mniejsza. Chcę sprawdzić matową pomadkę, która wydaje mi się być e, najciekawsza, w ogóle bardzo ładny design tej pomadki. E, nie jest zła, ale trochę mm, zbyt beżowa, ale do tego makijażu ona będzie pasować. Dobra, jako tako chcę jeszcze spróbować jednej. Ona też wchodzi w brązowe tony, i tutaj z kolei to jest seria również w bardzo ładnym opakowaniu. Matowych pomadek, ale. Te pomadki mają w sobie brokat, bo tak jak robiłam słocze, to, to było zauważalne. No ale dobra, skoro już kombinujemy, to jeszcze spróbuję nałożyć płynne matowe pomadki. I jedna jest za ciepła, druga jest za ciemna. Więc zaraz zobaczymy, czy to jakoś sobie zmieszam. Nie czuję zapachu. To jest podobno najjaśniejszy chyba nie z tej serii. I ona już zaczyna zastygać, okej. Okay. O! Jeszcze to nie jest taki idealny odcień, jak ja bym sobie tego życzyła, ale połączenie tych dwóch pomadek jest ładne. I to jest w odczuciu taki mm, satynowy mat. Nie jest to taki chamski, twardy, sztywny mat na ustach. Jest ona przyjemna, jest ona komfortowa. No dobra, ja to sobie jeszcze powalczę, zobaczę, które kombo kolorystyczne najbardziej mi pasuje. Ogarniam się i przechodzimy do podsumowania. Jestem gotowa. Najwyższa pora podsumować co tutaj się zadziało i kolejno omówić wszystkie produkty. Zaczynając od makijażu brwi, kredki do brwi, jestem bardzo, bardzo na tak i przypuszczam, że jeżeli będę na stronie Shein, Shein składać jakiekolwiek zamówienie na ciuchy, to ja te kredki sobie jeszcze domówię, żeby mieć na zapas, bo są bardzo precyzyjne, zaraz jeszcze tutaj odkręcę, zobaczę ile tej... Kredki jest w środku, ale i grzebyk jest z tyłu bardzo taki. Ok, dobra, tyle kredki. No to mniej więcej tyle samo co w każdej innej kredce. Więc kredki do brwi. Jestem bardzo, bardzo na tak i jestem bardzo zadowolona z dzisiejszych brwi. Zestaw gąbek do makijażu raczej to nie jest must have Nie są one złe, ale z racji tego, że na przykład te malutkie nie są precyzyjne, bądź dostajemy takie kształty, że nie każdego z nich będziemy używać, no to uważam, że lepiej sobie kupić pojedynczo gąbki, i tym bardziej tutaj w Polsce. Teraz, co do podkładu, nie spodziewałam się, Czegoś takiego. Mamy tu pełne krycie, zastyga. Minus jest taki, że on się utlenia i dosyć mocno ciemnieje, ale tak czy inaczej e, prezentuje się on bardzo ładnie. Krycie jest bardzo, bardzo porządne. Naprawdę fajny podkład. Da Wam też tutaj zdać, czy w przeciągu kilku dni po aplikacji tego makijażu, czy coś mi się stało na twarzy. Produkty, które na pewno dalej pozostaną w użyciu u mnie to stiki do konturowania, bardzo ładne odcienie, bardzo przyjemne blendowanie z tymi stikami, więc przypuszczam, że jeżeli byśmy chcieli zrobić pełne krebowe konturowanie tymi stickami, to też nie byłoby żadnego problemu. Bardzo, bardzo podobają mi się korektory pod oczami. Nie jestem w stanie powiedzieć i i jaka jest różnica pomiędzy jednym i drugim? Ten trochę szybciej zastyga, ale ten nadal zastyga. Tutaj bardzo pozytywne zaskoczenie, że ten korektor jest ogromny, jest bardzo duży. Tutaj w tym opakowaniu mamy trzy. 8 gram, a tutaj mamy 25 gramów produktu, więc no nieźle. Korektory będą dalej w użyciu, będą dalej testowane. Na temat pudru ciężko jest się wypowiedzieć, ponieważ ten podkład sam w sobie i tak był na tyle zastygający i batowy, że ciężko jest stwierdzić, co ten puder robi. Nie zauważyłam, żeby on też jakoś wybitnie wygładzał tutaj pory, robił jakiś efekt soft blura, więc to jest taki zwykły, poczciwy puder do utrwalenia makijażu. Następnie to, co działo się na twarzy. Paleta do konturowania sztosi Tym produktem naprawdę jestem bardzo, bardzo zachwycona. Bardzo podoba mi się, jak wyszedł ten bronzer. Oczywiście tutaj jest już mieszanka tylu produktów, że ja w kolejnych dniach będę używać tej palety na swojej stałej mieszance na twarzy, ale paleta bardzo, bardzo przypadła mi do gustu. Co do tych rozświetlaczy, Inspirowanych Huda Beauty. Raczej to pójdzie w odstawkę z racji tego, że Odcienie są na tyle zróżnicowane, że trzeba to połączyć, żeby stworzyć idealny odcień. Przynajmniej dla mnie, tak. Dla mnie tutaj stworzyć idealny odcień, to trzeba tutaj powieszać te odcienie, Tego używać nie będę wiadomo, bo to jest róż do policzków. Ale pigmentacja tej palety jest naprawdę, naprawdę porządna, bardzo ładna. I wiecie co? I nawet bym powiedziała, że te pudry oraz ten kremowy rozświetlacz jakością wcale nie odbiegają od tej palety z rozświetlaczami od Huda Beauty. Więc jeżeli macie ochotę na, na miastkę Huda Beauty, to może to jest produkt, na który warto spojrzeć. Co do tych rozświetlaczy, no tutaj ten Srebdy no, no to wiadomo, je używałam. Ten z kolei Metallic Glow Solo. Bardzo ładnie tutaj się prezentuje pod łukiem brwią. Też z pewnością jego jeszcze będę testować w nadchodzących dniach na swojej sprawdzonej bazie, swoim stałym makijażu. Jest spoko, może nie urywa, ale jest całkiem naprawdę całkiem przyzwoity. Nie można mu niczego złego zarzucić. Co do tych palet do ciegi powiem Wam, że to są produkty, z którymi myślałam, że będzie najgorzej, a jest najlepiej. Ogólnie ta paleta, ta najdroższa jest świetna, jest sztosem, no mamy tutaj takie wykończenia folie, no po prostu cudo, wow, zresztą Widzieliście z bliska, jak to wygląda. E, paleta jest sztosem, i ta mniejsza paleta również jest świetna. Tylko tyle, że tutaj już nie mamy tych foliowych ciegi w środku. Ale sam pigment, to jak się pracuje tymi cieniami e, jak one się łączą, no to to jest po prostu jakiś sztos. Powiem Wam, że o po tych produktach, po których spodziewałam się, że może być tak średnio, i podchodziłam do nich z rezerwą. One mnie najbardziej zachwyciły. Teraz to, co działo się na oczach. Liner tak średnio, nie jest zły zastyk, rysuje się nim, można nim kreskę narysować, spoko, ale nie jest tak precyzyjny, jak na przykład linery od Eveline Cosmetics, które dostajemy w bardzo podobnej cenie. Z kolei kredka do oczu, ta brązowa, automatyczna, jest. Kolejnym sztosem, bo ona jest zastygająca, ona nie chce mi zejść z ręki. Na linii wodnej bardzo ładnie się trzyma, więc kredka na pewno będzie dalej przeze mnie używana. Tuszę do rzęs, wytuszowałam rzęsy, nie ma żadnego problemu, ale żeby któryś jakoś mnie tak jakoś wow, wybitnie porwał, no to nie powiedziałabym. Więc tutaj nie jest źle, ale też bez szału. No i zostały jeszcze usta z tego co widzę, konturówki do ust... Dalej mi się dziwnie z Gibi pracuje, jeszcze z Gibi w przyszłości na innym podkładzie powalczę, bo może to jest kwestia tego, co się dzieje wokół ust. Teraz tak, co do pomadek płynnych, to to są pomadki matowe, zastygające z satynowym takim chmurkowatym wykończeniem i uczuciem na ustach, więc bardzo spoko, jeżeli któryś kolor z tych tutaj przeze mnie prezentowanych nudziaków Wam pasuje, no to mogę polecić. I co do pomadek właśnie tych kremowych, no to te w srebrnym opakowaniu mają brokat, więc no jakoś to mat z brokatem, no to się ugryzie. Z kolei te pomadki to to są takie zwykłe tradycyjne matowe pomadki. Więc jeżeli kolory na słoczach do was przebawiają, to też za te kilka złotych można spokojnie się na taką płatkę pokusić. Na pożegnanie w końcu się ubrałam. Proszę Państwa, jak zwykle, pod koniec filmu, proszę Was o to, abyście dali mi znać, co uważacie na temat tych kosmetyków, czy coś Was zauroczyło, czy coś już właśnie testowaliście, mieliście w rękach. Z tej marki jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze pierwsze wrażenia na temat tych produktów. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli film przypadł Wam do gustu, to poproszę o kciuka do góry pod tym filmem, tym bardziej poproszę. Prosimy kciuka za to, że dzisiaj w końcu Enzo pojawił się w filmie. Jeżeli chcą być Państwo z nami na bieżąco, to zapraszam na mojego Instagrama oraz Instastory. Oraz oczywiście zachęcamy do subskrybowania kanału i mam nadzieję, że już niebawem widzimy się w naszym kolejnym filmie. Więc do następnego i na razie.